możesz włączyć, no to zawsze można przyciąć, nie? I skręcimy w prawo na pierwszym możliwym skrzyżowaniu, czyli tutaj. I tutaj padnie polecenie, proszę zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu i widzimy, że tutaj są troszeczkę dalej od niego. Wszystkie pozajmowane, bo tutaj jest taka szkoła i nasze miejsce zajęli, ale omówimy sobie tutaj. Tutaj nie ma jak się zatrzymać, wyjazd z posesji nie można się zatrzymać, wyjazd z parkingu nie można się zatrzymać. Między parkingiem a pierwszym słupkiem przystanku też nie wolno się zatrzymać, bo jest mniej niż 15 metrów. Między słupkami przystanków też jest mniej niż 30 metrów, nie wolno. Zjedziemy sobie na prawo, staniemy za tym samochodem, zjechać tu i stanąć. Jak najbliżej prawej krawędzi. I podjechać. Akurat tutaj stoi samochód, ale przypuśćmy, że jego by nie było. Zasada jest taka, że w tym miejscu trzeba zatrzymać się 10 metrów przed przejściem dla pieszych, ale 15 metrów od słupka przystanku tramwajowego, autobusowego. Proszę podjechać jeszcze troszeczkę. Jeszcze. O! I to jest takie najbardziej odpowiednie miejsce, gdzie można się zatrzymać. I to były wszystkie miejsca. Koniec zatrzymania, więc luz i hamulec ręczny, prawda? To były wszystkie miejsca oraz sposoby, w jakich można się zatrzymywać. Czyli w zatoczce autobusowej, na jezdni, przy nieoznaczonych pasach ruchu, na jezdni z oznaczonymi pasami ruchu, w odległości od znaku, w odległości od ciągłej linii, żeby omijający nas nie musieli na tą linię najeżdżać, w prawidłowej odległości od przejścia dla pieszych i w prawidłowej odległości od słupka przystanku autobusowego. I jedziemy. Na przypomnienie, ile od przejścia dla pieszych? 10 metrów i 15 metrów od słupka przystanku autobusowego. I w którą stronę? W prawo.